Witajcie moi kochani w naszej oazowej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie przepyszną zupę tom yum z krewetkami. A do naszej zupki potrzebujemy krewetek. Dodamy sobie pietruszkę, marchewkę, cukinię, pieczarki, szczypiorek, oczywiście pastę do zupy tom yum. Ja już mam taką gotową szalotkę oraz dołożymy mleko kokosowe. Mam tu jeszcze namoczone grzybki mum i sos rybny. I teraz przystępujemy do zrobienia zupy. Do garka wlewamy 2-3 łyżki oleju. Na ten olej wsypujemy szalotkę. Mamy tutaj 2 pokrojone w piórka. I delikatnie sobie je podsmażymy. Jak już nam się rozgrzeje, dołożymy naszą pastę. Do szalotek dołożymy tak 30 gram pasty tom yum i delikatnie ją podsmażymy. Zaczyna pięknie pachnieć. Dołożę jeszcze tutaj łyżeczkę liści kafiru suszonych, już mam tutaj cięte, i dolewamy wodę. Wlewamy 1,5 litra wody. Wodę już miałam zagotowaną w czajniku. Teraz dołożymy marchewkę. Będziemy ją gotować, aż zrobi się lekko miękka. Oraz pietruszkę. Odgotujemy sobie warzywa tak z 3 minutki i dołożymy grzyby mum oraz pieczarki. Do naszej zupy wsypujemy grzyby mum. Już są wymoczone, odcedzone. Oraz pieczarki. Gotujemy z około 3-4 minutki. Marchewkę przed chwileczką próbowałam, już jest prawie miękka. Teraz dołożymy sobie paprykę oraz cukinię. Tu jest cała jedna mała cukinia pokrojona. Do garka wlewamy mleko kokosowe, całą puszkę, wymieszamy. Dołożymy sobie łyżkę bądź 2 sosu rybnego. On nada nam trochę więcej soli. Jak wrzucimy na końcu krewetki, to sobie jeszcze doprawimy. Po kolejnych 3 minutkach dorzucamy krewetki. Ja już mam tutaj wyczyszczone, opłukane. I będziemy gotować 2 minutki. I sobie doprawimy. Nasze krewetki są już gotowe. Spróbowałam. Dodamy teraz do smaku 1 łyżeczkę cukru oraz sok z cytryny. Oczywiście, jak ktoś ma, może dodać z limonki. Ja akurat nie mam,
Ale tak z dwie łyżki, można powiedzieć, tu wpadło. Teraz sobie to wymieszamy i spróbujemy. Jest mało słona, więc dołożę jeszcze jedną łyżkę sosu rybnego. Teraz naszą zupę już wyłączymy, bo już jest gotowa. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Dołożę jeszcze do garka taką poszczepioną kolendrę. Odrobinkę, bo my zbyt dużo nie lubimy. A do miseczek dołożymy szczypiorek. Będzie ładna i kolorowa. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Pyszne krewetki. A krewetek było 450 gram. Posypiemy sobie teraz jeszcze szczypiorkiem. I jest przepysznie. Możemy taką zupkę podać z ryżem, bądź z makaronem ryżowym, albo nawet z bagietką, jak kto woli. Dziękuję ślicznie za oglądanie filmiku. Jak zawsze zapraszam na ponowne łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Cześć!